Dzień dobry Państwu i od razu przepraszam za szczątkowość moich informacji, zanim Państwo widzą, co się dzieje. Przed chwilą prezydent rozmawiał z trzema prezydentami państw bałtyckich, którzy właśnie obradują w Wilnie na szczycie państw bałtyckich. Zadzwonili, żeby wyrazić pełne poparcie dla Polski i powiedzieć, że są gotowi na wszelkie rozwiązania, które Polska poprosi. To jest bardzo ważny moment wsparcia, tym bardziej, że dwa spośród tych trzech krajów zmagają się z podobną agresją hybrydową na swoich granicach. Miałem Państwa poinformować i informuję o tym, że jutro prezydent będzie... Jeżeli sytuacja będzie spokojna, to prezydent będzie na Bałkanach, będzie odwiedzał naszych od niedawna sojuszników w NATO, z którymi również należy tę sprawę omówić, bo również padają ofiarą, mogą paść ofiarą działań hybrydowych. Mówię o Czarnogórze i Macedonii. Jest to również okazja do wyrażenia ich wsparcia dla ich aspiracji unijnych, natomiast przede wszystkim poinformowania ich jako sojuszników, w jakiej sytuacji jest Polska, jakiego politycznego wsparcia może potrzebować. Pamiętam, że do części decyzji jest potrzebna. Tutaj jest potrzebny konsensus, jednomyślność, stąd między innymi ta wizyta, która oczywiście no, zgodnie z sytuacją, jaka będzie w kraju, może być skrócona, może być w jakiś sposób, tak jak wizyta na Słowacji, okrojona. No, cały czas prezydent odbywa bardzo liczne konsultacje międzynarodowe, a nie tylko międzynarodowe, bo jest również informowany o sytuacji, która się dzieje, pozostaje w kontakcie z rządem. Czy dzisiaj właśnie podczas tego spotkania, które się odbyło, które się przed chwilą skończyło, pan prezydent rozmawiał z panem też premierem na temat tej sytuacji na granicy i dalszych kroków rządu? Przed chwilą, mówię, zakończyło się spotkanie z prezydentami państw bałtyckich, Litwy, Łotwy, Estonii. Jeszcze raz dziękuję im za poparcie dla Polski. A czy jakieś nowe informacje? Ale pan dzisiaj obecny w Pałacu Prezydenckim wyjeżdżał. Czy była ta kwestia poruszana jakoś z premierem na granicy? Panie redaktorze, w każdym spotkaniu z członkiem rządu prezydent rozmawia praktycznie o jednym. A czy zapadła decyzja odnośnie uruchomienia artykułu 4 paktu NATO? Proszę pamiętać, co to jest artykuł 4. Artykuł 4 są konsultacje, prawda? My jesteśmy jak najbardziej zainteresowani, natomiast aby coś takiego się odbyło, to jeszcze należy wypracować pewien modus tego i pewien, nazwijmy to, końcowy produkt. Na razie, proszę Państwa, mamy do czynienia mimo wszystko z kryzysem migracyjnym. To nie jest wojna polsko-białoruska i tutaj proszę też o spokój troszeczkę w relacjonowaniu tych wydarzeń. Natomiast oczywiście jesteśmy gotowi na wszystkie, na bardzo wiele scenariuszy, dlatego są nasze konsultacje z sojusznikami non-stop. To jest taka broń, której się używa w tym momencie, kiedy no, naprawdę dzieje się troszkę więcej. Czyli jeszcze nie teraz. W tym momencie trwają negocjacje z sojusznikami, rozmowy o tym, kiedy zostanie uruchomiony artykuł, no, zostanie podjęta wspólnie decyzja. A czy prezydent podjął już decyzję o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, o którą tutaj wnioskuje opozycja? Bardzo mówiłem o tym jasno. Pan prezydent uważa, że rozmawianie niekiedy z przedstawicielami, zwłaszcza opozycji, wymaga konsensusu w sprawie obrony granicy i wymaga pewnych elementarnego współgrania opozycji rządu. Tutaj istnieją poważne wątpliwości co do tego, czy takie współgranie jest, w ogóle występuje, zwłaszcza w świetle niektórych zachowań, niektórych wypowiedzi. A jak pan prezydent ocenia te nowe sankcje nałożone na reżim Łukaszenki? Proszę pamiętać o tym, że sankcje są jakby stałym procesem. To nie mówmy o nowych sankcjach i o tym, że zostało coś raz na zawsze nałożone i tego to nie będzie rozszerzane. Jesteśmy za jak najszerszymi sankcjami i takimi, które uderzać będą jednocześnie w ludzi Łukaszenki, jak i w szeroko pojętą gospodarkę. A lotnisko w Mińsku powinno być objęte sankcjami? Proszę pani, lotnisko w Mińsku powinno być niedostępne dla imigrantów. Panie ministrze, powiedział o tym, że była ta rozmowa z tymi prezydentami państw bałtyckich. Ja rozumiem, że jakieś kolejne kroki były też omawiane. Reakcji na przykład na to, jak będzie się ten kryzys dalej, nie wiem, czy zaostrzał, czy będą inne formy prób forsowania granicy podejmowane? Oczywiście, że były, ale niestety tutaj się powstrzymał odpowiedzi na temat szczegółów. Dobrze, a jeszcze tylko zapytam o Bałkany. Pan powiedział o tym, że będziemy rozmawiać z sojusznikami z Macedonii. Tam jest też punkt Czarnogóry przewidziany. Jest, oba kraje są członkami NATO i oba kraje mają być traktowane tak jak członkowie NATO. Zwłaszcza członkowie NATO, którzy mieli do czynienia z akcją, czy nawet nie hybrydową, tylko w jednym z tych krajów był zamach stanu sponsorowany, czy za którym prawdopodobnie, albo w dużym prawdopodobieństwie stało jedno bardzo duże państwo. To tylko jeszcze doprecyzuję, że ta wizyta będzie jakby stricte podyktowana tym, co się teraz dzieje, czy to jest już... To była planowana wizyta, natomiast w tym momencie, zgodnie z tym, co się dzieje, ta wizyta będzie modyfikowana, a jej tematyka zdecydowanie zmienia zakres. May I ask you from Greek television? Right, of course, sir. Okay, thank you very much. Do you,
sorry, because I have to. Wow. So, do you believe that it's the second phase of a hybrid war at your borders, like we see it in, like we saw it in Greece with Turkey, Nevros before 18 months? Well, I would never compare the situation in both countries. I mean, between what happened between Greece and Turkey and what is now going between Poland and Belarus. First of all, well, Turkey really faces a real problem, refugee problem. Belarus uses, weaponizes the migrants, people to come there and to be forced to cross the Belarusian border. Sorry, Polish-Belarusian border. It's similar ways. We see a lot of people the same time at the same border point. But I don't see many similarities between the two countries, between what is our ally, Turkey, and what is Belarus, the regime which, for the first time in the history of humanity, brought the migrants to their own capital legally, then to force them to cross the border of the neighboring country. So I would not go that far. And let me remind that both Turkey and Greece are our friends and our allies within the NATO. Panie ministrze, ważne informacje dziś także dotyczące sprawy mającej związek z Kaliszem, kolejnych zatrzymań. Pan prezydent bardzo mocno potępił to, co się wydarzyło w Kaliszu na Twitterze ostatnio. Jakie jest jego stanowisko w tej sprawie? Przede wszystkim, no tak, zacznijmy od tego, że pan prezydent nie ingeruje w tego typu działania, natomiast powiedział bardzo jasno, że ludzie, którzy dokonali tego typu prowokacji, działacze, powiedzmy sobie to, prorosyjscy i prołukaszenkowscy, którzy spalili publicznie kopię jednego z najbardziej doniosłych dokumentów wydanych w historii naszego narodu, dokumentów, które stworzyły niemalże filozofię naszego państwa, państwa inkluzyjnego, państwa otwartego na innych, państwa, które gościło społeczność żydowską potem przez wiele setek lat. No to, co zrobiono, po prostu było atakiem na Polskę. To nie, ja się nie czuję tutaj dotknięty tym, znaczy czują się moi żydowscy przyjaciele, których, no oczywiście, z którymi się solidaryzuję, natomiast ja się jako Polak czuję dotkniętym, że obrażono historię mojego narodu. Panie ministrze, chciałem jeszcze dopytać o reformę Sądu Najwyższego. Wiem, że trwają konsultacje w Pałacu. Czy wiadomo, kiedy one się zakończą i jakie są te pierwsze wnioski? Wszelkie reformy, wszelkie ustawy zakończą się podpisaniem lub niepodpisaniem przez pana prezydenta. Po przyjęciu przez parlament wtedy pan prezydent się wypowiada na ten Ale temat. Ale pojawiały się takie różne nieoficjalne informacje, że pan prezydent ma zastrzeżenia do tej reformy. Ale nieoficjalnych informacji nie chciałbym komentować. Panie ministrze, to jeszcze jedno pytanie od dziennikarzy na granicy. W tej chwili oni nie mają tam dostępu. Rząd Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że będą mogli dopiero po zakończeniu stanu wyjątkowego tam dziennikarze wejść na mocy specjalnej ustawy. Pana zdaniem nie powinni polscy dziennikarze relacjonować z polskiej strony? Państwo sobie zdają sprawę, że jest prawo, jest ustawa o stanie wyjątkowym i ona ma, niesie ze sobą pewne konsekwencje dla państwa, dla mnie. Czy uważam, że dziennikarze powinni móc relacjonować ważne wydarzenia? Generalnie dziennikarz jest od tego, żeby ważne wydarzenia relacjonować. Natomiast są sytuacje ważne dla bezpieczeństwa państwa, kiedy wszyscy się niejako wyzbywamy odrobiny swoich swobód, dlatego żeby chronić nasze wspólne bezpieczeństwo. I no tutaj proszę o cierpliwość, ale z tego, co słyszałem, tak jak pani mówi, trwają prace nad tym, żeby tę sprawę uregulować, co chyba byłoby... mogłoby być. Dopiero za 3 tygodnie. No wie pani, przez 3 tygodnie na szczęście, znaczy dziś... W ogóle ustaw przez 3 tygodnie się nie przyjmuje, nie jest to w żaden sposób możliwe, a łamanie prawa, no trudno, żebym zachęcał tutaj do tego, że proszę, że można łamać prawo. Zagraniczni dziennikarze są już po stronie. Ale po stronie białoruskiej. No oczywiście właśnie. Ja nie zachęcam nikogo z państwa do pójścia na stronę białoruską. Proszę wziąć pod uwagę, że to jest bardzo niebezpieczne. Państwa koledzy siedzą w więzieniach w Białorusi. Ci dziennikarze, którzy... No, dostali się do obozowiska. Są, tak. Tam są zresztą ludzie, z którymi można rozmawiać, bo przypomnę, że wszyscy migranci znajdują się na Białorusi, nie na granicy między Polską a Białorusią, tylko na Białorusi, technicznie na Białorusi. Są tam legalnie, nie są tam żadnymi nielegalnymi migrantami, mają wizy tego kraju. Robią z nimi wywiady liczni dziennikarze, no nie liczni dziennikarze, ale dosyć głośne wywiady. Natomiast no, tutaj muszę państwa prosić o cierpliwość. No, zostanie zniesiony, rozumiem, że ustanie stan wyjątkowy, no i będą pewnie dalsze kroki. Natomiast tych kroków się nie mogę wypowiadać, bo rozumiem, że trwają nad tym prace legislacyjne. Natomiast no, do tego czasu mamy, co mamy. Panie ministrze.
planuje kolejne spotkania w sprawie bezpieczeństwa, podobne z jakimi mieliśmy do czynienia w zeszłym tygodniu, kiedy rozmawiał z premierem, z szefem MON. Jak tutaj odbywają się te konsultacje? Ależ pan prezydent jest cały czas w kontakcie z ministrami i z członkami rządu, którzy zajmują się naszym bezpieczeństwem. Zresztą sam był na granicy, więc z pierwszej ręki był informowany, to jest oczywiste. Tutaj jest jakby jedność. To jest jedność władzy państwowej, władzy wykonawczej. Prezydent absolutnie jest zadowolony z działań rządu, od których oczekuje tego, co wszyscy oczekujemy, właściwego chronienia granicy, przy jednoczesnym pamiętaniu o tym, że po tamtej stronie są ludzie, którzy zostali w to wszystko wrobieni przez reżim. Panie ministrze, wrócę się do pani tą Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Decyzja o tym, żeby ją zwołać ze strony pana prezydenta nie zapadła? Nie jest mi znana taka decyzja. A jeszcze a propos rozmów, czy są jakieś prowadzone rozmowy tutaj też ze sojusznikami za oceanem, czyli ze Stanami Zjednoczonymi? Czy tam pan prezydent jest w kontakcie też z prezydentem? Ależ przecież była rozmowa, panie redaktorze, ministrów spraw zagranicznych na ten temat. Oczywiście, że są rozmowy cały czas prowadzone z naszym sojusznikiem. Panie ministrze, wiem, że to nie pana zagadnienie i tematyka, natomiast nie ważna, wiem, czy będę umiał odpowiedzieć. Chociaż ogólnie, bo ważna kwestia podwyżek dla nauczycieli z inicjatywy pana prezydenta, takie spotkanie się tutaj zakończyło już. W zasadzie zakończyło się dokładnie wtedy, kiedy prezydent wszedł na spotkanie z moim udziałem, z prezydentami państw bałtyckich, więc proszę mi wybaczyć, że się uchylę od odpowiedzi. Bardzo dziękujemy. Dziękuję serdecznie państwu.